Czas biznesu, Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj o skrzatach ręcznie wykonywanych, skrzatach, które są niezwykłym rękodziełem artystycznym i witam bardzo serdecznie twórczynię tych skrzatów, Alicja Kęsik, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Skąd pomysł na robienie skrzatów? Tak naprawdę pomysł zrodził się z potrzeby posiadania takiego skrzata. To wszystko wydarzyło się 3 lata temu w grudniu, przed świętami Bożego Narodzenia, gdzie już tak naprawdę było bardzo mało czasu, żeby zamówić takiego skrzata i stwierdziłam, że czemu nie, spróbuję sama. I od tego się zaczęło. Pierwszy skrzat powstał dla mnie, kolejny dla dzieci, dla rodziny, no i poleciało lawinowo. Gdy przeglądałem Twoją stronę internetową, to ten pierwszy skrzat to nie był taki prosty w wykonaniu, bo coś tam nie grało z włóczką chyba, tak? Dokładnie tak, były problemy ogólnie ze zdobyciem futerka na brodę, z doborem materiałów, ogólnie ze zrobieniem wykroju. I tutaj jak gdyby ten pomysł, cały wykrój na tego skrzata opracowałam sama. I tak powstawały kolejne skrzaciki, gdzie każdy był lepszy, uczyłam się, z każdym po prostu nabierałam większego doświadczenia. No i efekt teraz jest jaki jest. A w jakie postaci wcielają się skrzaty? Oj, postaci mnóstwo. Tak naprawdę od kucharza. Są również skrzaty strażacy. Ostatnio właśnie szyłam taką parę. To było nie lada wyzwanie, ale udało się i z tego się bardzo cieszę. Była postać zakonnicy, gdzie też stresowałam się bardzo, ale efekt był, naprawdę z efektu byłam dumna. Był również skrzat kominiarz, co też było wyzwaniem, postaci skrzatów takich aniołów szczęścia, mnóstwo, tego jest naprawdę mnóstwo, pary młode, gdzie można podarować taką parę na prezent ślubny, szczególnie pary młode są personalizowane, także to jest taki typowy prezent dla młodej pary. Czyli ktoś może do ciebie zadzwonić i powiedzieć: dzień dobry, pani Alicja, chciałbym albo chciałabym skrzata, no nie wiem, wróbla? Myślę, że dałoby radę to zrobić. Pewnie trwałoby to trochę, zanim ja bym opracowała to wszystko, ale dałoby radę by to zrobić, bez problemu. No właśnie, jak wygląda tworzenie tych skrzatów? Cały proces trwa, jeżeli klient tutaj piszemy czy rozmawiamy, wysłuchuję najpierw klienta, bo potrzeby są różne, skrzaty mają również różne przesłania, więc wypytuję klienta, czy klienci sami piszą i dobieram, tak naprawdę dobieram, każdy skrzat jest dobrany do podklienta czy osoby, która będzie obdarowana, czyli kolor włosów, ubranko, tak żeby był jak najbardziej spersonalizowany ze swoim właścicielem. A interesuje mnie też proces tworzenia takiego skrzata, bo to jest artystyczna praca. I to jest tak, że trzeba się trochę napracować, trzeba to pomyśleć, trzeba poznać klienta. Czy to jest tak, że masz takie dni, że po prostu siadasz i nie wiem, szyjesz 5 skrzatów, a masz dni, w których nie masz weny i nie wiem, tydzień, dwa nie powstaje nic? Bywa, tak bywa. Takie typowe, standardowe skrzaty, z tym nie mam problemu, bo tak naprawdę wykrój, I że tak powiem, siadam i szyję, ale jeżeli chodzi już takie projekty typowe pod klienta, czyli tak jak właśnie wspomniana zakonnica, no tutaj proces trwał dość sporo czasu, bo musiałam usiąść, naprawdę pomyśleć, ile razy siadałam i po prostu odchodziłam od maszyny, bo nie dało rady. Tak więc czasami troszeczkę to trwa, zanim ta wena taka, ta odpowiednia przyjdzie. A ile trwa robienie takiego skrzata? Takiego podstawowego, myślę, że tak w 4 godziny jestem w stanie zrobić, ale już taki gdzieś, no to trzeba troszeczkę dopracować różnych szczegółów, to nawet 2 dni. 4 godziny, to sporo. Bo ja myślałem, tak, że to nie siada i 5 minut, no ale wiadomo, to rękodzieło artystyczne, tak, więc to... To jest ręczne szycie, dokładnie tak. I to niestety troszeczkę musi potrwać, bo wszystko jest ręcznie dopracowane. Wielkości skrzatów? Wielkości skrzatów są różne. Od takiego, na przykład pokażę maluszka, 15-centymetrowego, do nawet 57-65 centymetrów, ale standardowe skrzaty mają 28, 32,
40 cm, tak naprawdę z tym też się mogę dostosować do klienta. Alicja Kęsik, z którą cały czas rozmawiamy o skrzatach, o niezwykłych skrzatach, które tworzy, które wymyśliła. Skrzaty mają swój patent, opatentowała się. Dokładnie tak. Z racji tego, że to jest, jak wspomniałam wcześniej, pomysł mój od początku do końca, więc 2 lata temu postanowiłam opatentować i Urząd Patentowy wydał mi pozwolenie, zgodę, tak więc są opatentowane i są to już teraz tylko moje i tylko moje skrzaty, tak więc z tego też jestem bardzo dumna, że udało mi się to zdobyć, ten patent. Jak możemy Cię znaleźć? Można mnie znaleźć przez Facebook, na stronie Szyty Skrzacik, jak również strona internetowa jest w budowie, alicja.kesik@wp.pl. Także zapraszam serdecznie. Zapraszamy i odsyłamy. To powiedz jeszcze, ten proces tworzenia, ta wena, jak ona przychodzi do Ciebie? Oj, z tym to jest ciężko. Czasami gdzieś coś robię zupełnie innego, czy gdzieś jadę, czy gdzieś idę i to jest ten moment, kiedy właśnie to przychodzi, ten pomysł, którego szukałam, nie wiem, tydzień, kilka dni i nagle przychodzi ten moment i ja już to mam w głowie wtedy ułożone i wystarczy tylko usiąść do maszyny, wykroić i skrzat powstaje. Materiały, no sporo kolorów różnych. Czy to jest tak, że masz po prostu cały dom wypełniony materiałami, czy za każdym razem, kiedy skontaktujesz się z klientem, porozmawiasz z nim, wiesz już, co na przykład ma być motywem przewodnim tego skrzata, na przykład siostra zakonna, to później idziesz do sklepu i kupujesz, czy może jednak wszystkie te materiały są w domu? Trochę materiałów mam w szafie, ale czasami, jeżeli klient ma jakiś typowy, nie wiem, podkolor gdzieś tam w wystroju domu, jeżeli tego nie mam, tego koloru czy odpowiedniego odcienia, nie ma problemu, ja to zamawiam 2-3 dni i mam to u siebie. Każdy, to jest też fajne, że nie narzucam klientowi koloru, czyli wysyłam zdjęcia kilku różnych materiałów, odcieni i klient sobie może sam to wybrać. A co jest jeszcze ciekawe, podczas tworzenia skrzata, zanim go już tak, że tak powiem, złożę na gotowo, każdemu skrzacikowi robię zdjęcie i wysyłam to zdjęcie klientowi, żeby mógł sobie zobaczyć, jak to będzie mniej więcej wyglądało. I czasami zdarza się tak, że właśnie podczas tego procesu okazuje się, że kolor czapeczki zmieniamy, czy inną spódniczkę, bo chcę, żeby po prostu każdy klient dostał już takiego skrzacika, o jakim sobie marzy, zamarzył. Żeby to już było tak typowo pod danego klienta. Niesamowite. Skrzaty, co możemy z takim skrzatem zrobić? Co możemy zrobić? Skrzaciki, tak naprawdę kiedyś skrzaty były kojarzone tylko ze świętami Bożego Narodzenia. A w tym momencie skrzaty mogą być ozdobą każdego wnętrza tak naprawdę przez cały rok, bo nie muszą to być skrzaty typowo takie świąteczne, mikołajowe, ale na przykład w różnych kolorach, z tabliczkami na przykład witamy, z takiego skrzata możemy podarować na przykład na urodziny, na imieniny, na przykład czy na komunię w takich jasnych kolorach, także zastosowanie, podarowanie takiego skrzata, tak naprawdę nie trzeba mieć jakiejś specjalnej okazji, bo każda okazja jest dobra, żeby takiego skrzata podarować komuś. Inne twory robisz także, jeśli chodzi o rękodzieło, czy tylko skrzaty są twoją profesją? To znaczy skrzaty szyję również poszewki, było też właśnie szyłam poszewki na poduszki, tak. Szyję również takie kotki dla dzieci, może służyć jako przytulanka, może służyć jako ozdoba, szafki. No i co jeszcze? Szyłam postać Harry'ego Pottera. To też było nie lada wyzwanie, ale udało się. To powiedz jeszcze, jak z tą maszyną, czy to jest tak, że ty się dawno temu nauczyłaś szyć, czy uczyłaś się tego profesjonalnie w szkole, czy to jest jakaś pasja? Jak w ogóle doszło do tego, że usiadłaś do maszyny? Z maszyną do czynienia nie miałam nigdy w swoim życiu. Szycie ogólnie gdzieś tam ze mną zawsze chodziło, ale to było bardziej takie szycie ręczne. Natomiast z maszyną sama się tego wszystkiego nauczyłam. Było to też nie lada wyzwanie dla mnie, ale udało się, bo niestety ja nie jestem krawcową z wykształcenia
No i musiałam do tego dochodzić sama. Nie robiłam też żadnych kursów, więc jestem takim typowym samoukiem w tej dziedzinie. A te poszewki, to co to za poszewki? Jakieś kolory? Poszewki, różnego koloru poszewki, bawełniane, czy też z futerka, ozdobne na, gdzieś na kanapę, czy jaśki do spania. Także jest tego też, zastosowanie też jest szerokie. Bardzo dziękuję, Alicja Kęsik. Trzymam kciuki za skrzaty, niech się rozwijają, niech trafiają w różne części świata. No i dziękuję Ci za tę piękną historię. Myślę, że to idealny przykład tego, jak można stworzyć coś z niczego, więc idealnie jak tytuł książki, w której właśnie się znajdujesz. Bardzo dziękuję, Alicja. Dziękuję również za rozmowę.